to jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju inwentaryzacja bezpośrednia miejsc, które mogą być brane pod uwagę jako lokalizacja głównego portu instalacyjnego do, pod polskie farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. To jest niesłychanie ważna sprawa, abyśmy w terminie najpóźniej do połowy tego roku podjęli decyzje biznesowe związane z zakupem, pozyskaniem terenu, gdzie będzie budowany port instalacyjny. Tak? Jeżeli nie udałoby nam się w tym roku takiej decyzji podjąć, to realizacja całego projektu budowy farm offshore'owych na Bałtyku oddaliłaby się w czasie o kilka lat. Dlatego rok 2020, a szczególnie połowa tego roku, jest tym momentem kluczowym. Chodzi o to, aby w roku 2024, najpóźniej 2025, farmy offshore'owe na Bałtyku mogły już być realizowane, aby te turbiny już zaczęły pracować w tym czasie. Wielu ekspertów, analityków warunków wiecznych na Bałtyku, które są bardzo dobre, lepsze niektórzy mówią niż na Morzu Północnym, bo nie ma tak skrajnie porywistych wiatrów, ale jest jednostajny wiatr, mało jest dni bezwiecznych. Oceniają, że te warunki pozwalają na zainstalowanie nawet powyżej 14 gigawatów mocy. Na terenie portu będą montowane, że tak powiem, elementy wież wiatrowych, natomiast same wieże będą wywożone na działki, które znajdują się na morzu w odległości około 20 km od brzegu. Tym bardziej, że musimy spełnić określone kryteria nośności nabrzeży, placów składowych, szerokości kanałów portowych.